Dobry wieczór, witamy serdecznie podczas drugiej części konferencji prasowej po meczu Lecha Poznań z ŁKS-em Łódź. I tutaj właśnie podczas tej części konferencji gościmy trenera zespołu gości z Łodzi, pana Piotra Stokowca. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. I na początek poprosiłbym o kilka słów komentarza po spotkaniu. No cóż, na pewno zasłużone zwycięstwo Lecha. Pierwsza połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu. Można powiedzieć, że do zapomnienia to, co robiliśmy, nad czym pracowaliśmy. Nad taką organizacją podstawową, trochę w niskim pressingu i tak nie udało się zachować czystego kąta. Szkoda tej bramki do szatni, bo szykowałem te zmiany na drugą połowę i ta jedna bramka zrobiłaby różnicę. A tak cieszę się, że wróciliśmy do gry w drugiej połowie, bo to nie jest łatwe tutaj przy bułgarskiej. I wróciliśmy i to był bardzo dobry okres. Oczywiście nie podważam tego, że Lech zasłużył na zwycięstwo, ale mieliśmy swoje momenty przez te kilkanaście minut. Naprawdę uważam, że graliśmy bardzo dobrze, agresywnie, tak jakbym chciał, żebyśmy grali przynajmniej w tym aspekcie takim mentalnym, takiej agresywności, takiego zdecydowania. I to był dobry moment. No niestety nie udało się strzelić tej drugiej bramki. W jednej sytuacji bodajże Fase stanął na drodze piłki zdobytej, co też trzeba przyznać, że Lech miał swoje okazje, ale liczyliśmy się z tym, że Lech będzie miał te okazje, natomiast liczyłem, że nie zdobędzie tutaj trzech bramek, także że tym jestem zawiedziony. Pracujemy dalej. Na pewno wnioski do wyciągnięcia z tego meczu dla mnie duże, bo pracować, oglądać drużynę w telewizji, później mieć ich na treningu, a sprawdzać w meczu to są zupełnie inne sprawy. Także można powiedzieć, że no obserwuję, wyciągam wnioski i na pewno jestem zły, bo nie można tak oddawać pierwszej połowy, jak dzisiaj oddaliśmy i grać tak bezdotykowo, jak graliśmy. Piłka nożna to jest męska gra i wymagam więcej agresywności, więcej odwagi. No i będę pracował nad tym, żeby to wyegzekwować od zawodników. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie trenerze. I teraz zapraszam do zadawania pytań, jeżeli jakieś mamy. Chyba nie widzę pytań, także dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc.